Siemano, siemano na daily. Dzisiaj po prostu nagrywam taki odcineczek i jedziemy w jedno fajne miejsce. No i tutaj właściwie po prostu budują drogę, nową drogę, ponieważ tutaj po prostu co? Był sam piach i kamienie, sorry za wiatr, sorry. No i ta wycieczka kosztuje mnie takie coś. Przeszedłem ten kawałek tutaj, zobaczcie, są kałuże tam dalej. Idę teraz tutaj jakoś po tym piachu, jakoś będę relacjonował. Tutaj mamy pełno piachu, tutaj jakaś rzeczka sobie płynie, a my idziemy w pewne miejsce. Zrobiłem sobie wyzwanie, bo to musi być, już wiecie, taki kontencik konkretny. Tutaj mamy rzekę. Mógłbym tutaj przejechać, chociaż tutaj jest błoto jeszcze, ale tutaj już nie mam jak, więc tutaj schodzę. Zobaczcie, ile kałuży. Tam są domy. Tutaj będzie dom. Nie wiem, co oni tutaj robią. Tam jest jakaś najwyższa górka. Jeżeli jest wiatr, to przepraszam. Wcześniej jak jechałem, to musiałem muzykę dodać, ale fajnie, bo to robi... Oj, robi... Oj, tutaj też zaryzykowałbym. Jak to przejdziemy? Zrobię może tak. Rower mnie utrzyma. Jakoś jak dam radę, to przejdę. Wiem jak... Udało się. Myślałem, że już but, wiecie, wpadnie. Ale nie wpadł. Nie wpadł. Jest. A ja już jestem blisko takiej miejscówki, którą... Pewnie znacie, ale nie wiem, czy już wiecie, jaka to jest miejscówka. Tam widzicie, tam daleko są już wieżowce z mojego osiedla. Przeszedłem to. Udało się. Teraz lecimy dalej i widzimy się na miejscu. Ale mnie to kosztowało, co? No, to praktycznie jest... Początek kontentu podróżniczego na moim kanale. Taki mały, wiecie, początek. Taka bardzo malutka wyprawa. Raczej mała wycieczka. Niedaleko, bo niedaleko, ale zobaczycie, że będzie nieźle. W ogóle dzisiaj to miałem jechać, ale ktoś później do mnie przychodzi. Będę zły, jak ta osoba nie przyjdzie, bo wiecie, mógłbym wtedy jechać gdzieś dalej, ale nie będziemy narzekać, tylko będziemy się cieszyć z tego powodu. Tutaj jakieś muszki i jesteśmy właściwie tutaj na tym tak zwanym przeze mnie rancho, co miałem tutaj, wiecie, budować miejscówkę. Potem zauważyłem, że ktoś tutaj kosi, ktoś tutaj coś robi. Musimy przez błoto przejechać, więc 4x4, czy przejdzie? A, tak, jest w ogóle 4x4 rower. Nie no, żartuję. O, ktoś tutaj sobie pił. Czyli pewnie pamięta, że tutaj, wiecie, tutaj miałem robić sobie rancho. Tak właśnie, chodzi mi o to, że właśnie tutaj mieliśmy robić razem wspólnie rancho. Sorry, tu jest butelka, ale ona tu już tyle leży. Tutaj jest kolejna jakaś. Zobaczcie, ponownie jesteśmy tutaj. Kiedy tutaj byliśmy ostatnio? Chyba rok temu? Jakoś tak. Ej, ja tam patrzę. Ej, ludzie, bo tam... Ej, żeby tam był...
dalej przejazd. Bo ja nie chcę, wiecie, cofać się tam i znowu przełazić, wiecie, przez to błoto i przez to wszystko. Dałbym radę, no nie? A jak teraz dałem radę, to dlaczego nie dałbym rady z powrotem, ale tutaj chyba, że tam zarosło. Dobra, w ogóle tutaj nikt nic nie poprawił, ale jesteśmy tutaj na super miejscu. Już się pokazuję wam. No i oczywiście oficjalnie siemanko, jest to już czwarty dzień daily. Daily ciągnie się i oczywiście wiecie, że 30 dni nagrywam, będę nagrywać to daily, czyli po prostu 30 odcinków i oczywiście jeszcze 26 dni, 26 filmów na kanale, tak żeby właśnie to daily dobiegło końca, ale będzie fajne. Mam dla was super pomysły, bo jak będzie ciepło, to będziemy sobie jeździć. Powtarzam, kontencik podróżniczy będzie. A tutaj właściwie na którymś odcinku już mogę wam powiedzieć, staram się, żeby tutaj zrobić noc w namiocie. Nocka w namiocie. Myślę, że tego byście oczekiwali. I oczywiście gdzie ja bym się rozłożył, tak żeby nikt mnie, wiecie, nie zauważył. Powerbanka wezmę, oczywiście gdzieś mi się zapodział ten powerbank, ale pewnie znajdę. Rozłożyłbym się gdzieś tam, może tam, nie wiem, albo gdzieś na środku, albo gdzieś, o, może pod tym drzewkiem, nie wiem, jeszcze zobaczę, czy to miejsce będzie nadawało się na wieczorny, na noc w namiocie. O ja. No to super, zaraz będziemy jechać już w kolejne miejsce, które po prostu jest niedaleko. Będzie fajnie, będzie super. Jeżeli byście chcieli, żebym znalazł jakieś naprawdę super takie miejsce na robienie rancho, własnego rancho, tam gdzie po prostu nikt tego miejsca ani nie znajdzie, ani to nie będzie, powiedzmy, należało do kogoś, tylko będzie to po prostu jakaś miejscówka, gdzie każdy może sobie przyjść i, wiecie, coś sobie zrobić, no nie? W sensie zrobić, w sensie jakąś miejscówkę, o tak jak ja, tak zwane rancho, nazwane przeze mnie. Dobra, ja jadę dalej, mordeczki, bo ten odcinek będzie ekstra, jest ekstra. No i oczywiście teraz to nie mógłbym zrobić tej nocki tutaj, dlatego że po prostu zauważyłem, że ziemia jest mokra i no i by było ciężko, no nie? By było, wiecie, mokro, ta, kurde, podłoga od namiotu mokra by była i by była lipa. No to ruszamy dalej. No to teraz będę jechał, spoko, z wiatrem będę miał i po prostu będę gnał. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, w lewo wieje. Moja ślina też leci w lewo. Więc super. I czuję po prostu też na twarzy, że właśnie w tamtą stronę wieje wiatr. No to siemano. Lecimy, mordeczki. Ja już tutaj okularki założyłem, statyw wziąłem. I jeszcze raz dziękuję mojemu widzowi, że podarował mi ten statyw, bo naprawdę ten statyw się przydaje. Za mną też widzicie więcej rzeczy, więc jest nie zamknąłem. Kurde, bo zaraz zgubię wszystkie rzeczy, a tutaj to jest naprawdę taki off-road, więc dlatego po prostu dla was takie coś przygotowałem, żebyście też widzieli, jak jadę. Okej, mamy pierwszy off-road, jest super, dobra. Tutaj właściwie to jest za gruby off-road. Jakbym skręcił, o, coś się ruszało, nie wiem co to było. Kurde, okulary źle mam teraz założone, bo trzęsie i okulary się wow, przestawiają, ale dobra, to nie jest problem. Dobra, wjedźmy na jakiś off-roadzik tutaj. Dobra, o super, aż się koszyk trzęsie. O kuźwa, za mocno. Wow. Dobra, jest dobrze, wytrzymujemy, lecimy dalej, będzie trzęsło, ale o to chodzi, żeby się nie poddawać, jechać do przodu, dojechać do kolejnego celu. Ale tutaj ofro! Wow!
Wow. Dobra, wsiadam do bryki i ruszam dalej. Wow. Czuję się trochę jak na Filipinach. Chociaż na Filipinach nigdy nie byłem. Ale mam nadzieję, że... Wow, coś tam... A, błoto, ocierało. I teraz będzie ocierało. No, błoto. No, ale mam nadzieję, że warto było, bo ten odcinek musi być jaki? Musi być super. Dobra, skręcamy. Skręcamy tutaj na miejscówkę. Ja tam wjeżdżać nie będę, bo po prostu zaraz będę wyjeżdżał. Co tu się stało? Co tu się stało? Panie i panowie, nic się nie stało. Błoto się stało. Dobra, ruszamy. Offroad był. Teraz kolejna miejscówka, strefa B Kierniewickiej Afryki. Lecimy. Zobaczcie, ile tutaj jest śmieci. Zobaczcie. Zobaczcie sobie to. Katastrofa, co? Masakra, masakra. I pomyślałem, żeby właśnie nagrać taki odcinek, żeby tutaj przyjść z kilkoma, wiecie, czarnymi workami i żeby zrobić jakiś porządek. Oczywiście nie wszystko, bo tutaj jest pełno, a ja jestem aktualnie sam, nie mam wsparcia. No, a tam dalej jest Skierniewicka Afryka. No i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że w następnym odcinku... Gdzie jest rower? A, tam! Myślałem, że ktoś wsiadł i już wyjechał. Muszę wam powiedzieć, że w następnym odcinku będę chciał jechać nad takie fajne jeziorko, gdzie już jeździłem, gdzie po prostu to jeziorko poznałem przez pewne osoby, ale nie mogę powiedzieć, kto to był. I oczywiście mi się tam tak spodobało, że któreś tam moje urodziny właśnie robiłem nad tym jeziorkiem. Był tam grill, można tam robić grilla, bo jest specjalne miejsce do tego. I co? No i kituwa. I tam pojedziemy, sprawdzimy, jak tam się rzeczy mają. A ja jadę już dalej, widzimy się teraz w domu, bo może coś jeszcze dla was przygotuję. Piękny widok na te pola. Tam w oddali domy. O, i tutaj będę tędy wyjeżdżał. Na razie. No i oczywiście jadę jeszcze na miejscówkę, która dla mnie jest bardzo ważna, ponieważ tam po prostu większość moich vlogów, live'ów itp. było. Sąd sobie jedzie. No i tutaj skręcamy. Wittenberga wita. Nie no, Wittenberga wita, czyli witamy. Dobra, jest. Jest ta miejscówka z moich filmów, live'ów. W sensie najbardziej to filmy tutaj były kręcone. Żołnierz Ziemi. No i coś tam jeszcze chyba. No, pamiętacie tę miejscówkę? Tutaj mam takie zdjęcie w tej bluzie takiej, kurde, w tej kosmicznej bluzie. Pamiętacie tą moją kosmiczną bluzę? I pamiętacie to koło? Ale wspomnienia, co? Pamiętajcie, że tutaj nadal będą powstawały vlogi, filmy, możliwe, że też. Siemanko, ja już będę kończył to daily, dodaję je w ogóle totalnie, no myślę, że doda się przed 23, ale spoko, zaliczyłem, bo przed 23 to nie jest koniec dnia, no miałem dzisiaj właśnie tyle zajęć, że nie mogłem wcześniej dodać, ale dzień nie będzie ominięty i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że podobał się wam dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam.